Dzisiaj zapraszam na przegląd ogródka kwiatowego. W ogrodzie ozdobnym coraz piękniej zaczynają kwitnąć róże. Szczególnie te rabatowo-okrywowe. One mają najwięcej kwiatów i są najpiękniejsze. Długo kwitną, do samej jesieni. Piękne kiście będą zdobiły rabatę. Zaczynają powoli rozwijać się byliny i rozkwitać byliny dwuletnie. Tutaj margaretki popularne, ale nie tylko one. Coraz bliżej do kwitnienia floksów. Już są bardzo wysokie ze względu na to, że rosną w cieniu. Oraz dzielżany. Mają już ze 2 metry. Nadal kwitną powojniki. Oraz zaczęła kwitnąć miechunka. Małe, niepozorne kwiatki, z których rozwinie się piękny pomarańczowy owoc. Przegorzany. Olbrzymie byliny miododajne. Tu zaatakowane przez mszyce. I to przez bardzo dużą ilość mszyc, które schowały się pod blaszką liściową. Małymi kroczkami zbliżamy się też do jeżyn. Powoli nabierają koloru i za jakiś miesiąc będą już do jedzenia. Winogrona, które przymarzły, mimo to mają już spore owoce. W tym roku owoce są bardzo nierówne. Tu mamy kiść bardzo dużych owoców, natomiast tutaj są już dużo mniejsze. Ale wszystkie mniej więcej wyrównają swoją wielkość do jesieni. A tu mój pies, który koniecznie chciałby do mnie wyjść, ale wie, że nie może, a mimo to zerwał mi siatkę. Perełka, co ty narobiłaś? Poczekaj, Pancia przyjdzie do ciebie za moment. No, tak. Kochani, a tu zeszłoroczne, zobaczcie, zeszłoroczna rukola. Rukola wieloletnia. W zeszłym roku wysiałam tutaj cały rządek tej rukoli. Wyobraźcie sobie, jakież było moje zdziwienie, bo na wiosnę nic nie wypuszczało, a teraz dopiero zobaczyłam ten oto krzaczek taki malutki. I widzę, że wreszcie, że jednak przetrwało cokolwiek, a nie tylko wszystko padło. Jeszcze nie kwitnie, ale będzie na pewno kwitnąć. Tak to wygląda. Taka sobie roślinka. Chyba ją przesadzę w inne miejsce, żeby miała więcej słońca. Mam nadzieję, że zakwitnie i się wysieje i na przyszły rok będę miała już sporo takiej właśnie fajnej rukolki wieloletniej. A tu nagietek. Piękny łan nagietka. Co prawda nie w ogrodzie kwiatowym, a pomiędzy pomidorami. Piękne krzewinki, roślinki, bardzo dobre zioło, idealne na różne maście, maceraty. Ja akurat pozbieram sobie kwiatki na herbatki
ale wiecie, można z tego robić naprawdę wiele różnych cudów. Widzicie, nie ma tak, że robię tylko jedną rzecz. Gdy widzę, że coś wymaga poprawienia, to też to robię. Taka kolej rzeczy. Przedarcie się przez te moje gąszcze wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało. Muszę uważać, gdzie stawiam nogi, bo rośnie tam naprawdę bardzo dużo roślin, które sadziłam i tych, których nie sadziłam, a które mi się przydadzą. Nagietki zbieramy razem z koszyczkami, z okwiatami. Ponoć wtedy są lepsze na różne herbatki, bo mają więcej substancji czynnej, właśnie tego klejącego soku, który jest w nagietku. Można też suszyć same płatki i często w sprzedaży są same płatki, ale nie ukrywajmy, pozyskanie samych płatków z nagietka to jest już robota na dłuższy czas. Oczywiście zbieramy w słoneczny dzień, gdy już zejdzie rosa, by te kwiatki były jak najświeższe i jak najładniejsze. Oczywiście nie przejrzałe, a takie tuż po otwarciu. Takie rześkie, jędrne, piękne. I tak wyglądają kwiatki
po kilku dniach. Jeszcze jakieś 3-4 dni wysokich temperatur i moje nakietki będą gotowe do zebrania. Także kochani, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!